Dobra, szanowni państwo, otóż kontynuujemy kontrolę kolejnej instytucji. Dzisiaj po Ministerstwie Klimatu, teraz Agencja Rozwoju Przemysłu. Dalej szukamy węgla, bo wiemy, że brakuje węgla i niestety będzie go dalej brakowało. Mam nadzieję, że w Agencji Rozwoju Przemysłu dowiemy się, kiedy ten węgiel będzie i kiedy będzie zakontraktowany. Otóż zdziwiliśmy się, że nie można nagrywać pod dawnym budynkiem KC. No to jest w końcu budynek Komitetu Centralnego Partii. Mam nadzieję, że te zwyczaje już odeszły do przeszłości, a tymczasem okazuje się, że jakiś ten duch tego budynku dalej funkcjonuje. Mamy nadzieję, że Agencja Rozwoju Przemysłu udostępni nam informacje, w których dowiemy się, kiedy Polacy dostaną możliwość zakupu węgla. Kiedy ten węgiel faktycznie będzie dostępny na składach, kiedy będzie dostępny dla ciepłowni. Bo naprawdę jest dramat. Dzisiaj nie ma, brakuje na Dolnym Śląsku ogromnej liczby węgla. Z Ministerstwa Klimatu wiemy, że z tych około 5 milionów ton, które miały być zakontraktowane, do dzisiaj zostało zakontraktowane około 1,5 miliona ton. Czyli ciągle brakuje około 3,5 miliona ton węgla. Rząd zachowuje się, jakby był ciągle zdziwiony, ciągle zaskoczony tym, że jest wojna, że jest konflikt w Ukrainie i że węgla będzie brakowało. Naprawdę wzywamy rząd, żeby wzięli się w końcu do roboty, żeby premier zamiast grać w ping-ponga wziął się do pracy i zaczął ten węgiel ściągać, monitorować to. Bo obawiamy się, że nikt w państwie polskim nie koordynuje tego, że pracuje, spotyka się zespół pod przewodnictwem albo premiera, albo minister Moskwy, ale z prac tego zespołu niewiele wynika, ponieważ firmy nie bardzo chcą powiedzieć, które kontraktują to, ile zakontraktowały, gdzie i kiedy ten węgiel będzie. Naprawdę to jest państwo prowizorki, państwo z dykty, to jest stabilna konstrukcja przy tym, co widzimy teraz, co się dzieje w tym kryzysie węglowym. Kryzys węglowy narasta, a rząd polski się bawi, rząd wyjechał sobie do Karpacza na konferencję. To jest wielki, wielki skandal. Uważamy, że premier Morawiecki powinien natychmiast wrócić i wziąć się do roboty, zarządzać tym kryzysem. Tak, żeby Polacy mogli jak najszybciej wiedzieć, kiedy będą mogli ogrzać swoje domy. Dziękuję. No, szukamy nieustannie tego węgla w Ministerstwie Klimatu. Tego węgla nie znaleźliśmy. Nie potrafiono nam odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy ktoś wie, gdzie jest zakontraktowany, gdzie są statki, o jakim tonażu, kiedy przepłyną do Polski. Tych informacji nie uzyskaliśmy. Też wiele informacji, o które pytaliśmy, mówiono, że trzeba kogoś zapytać, gdzieś się dowiedzieć. Po prostu wychodzi na to, że przynajmniej pani minister Moskwa nie ma danych, tego nie wie. Będziemy dzisiaj za chwilę w Agencji Rozwoju Przemysłu. Liczymy na to, że oni przynajmniej będą mieć dane na temat importu, eksportu. Na pewno interesuje nas, czy węgiel przed wdrożeniem embarga wyjeżdżał z kraju. Będziemy pytać, czy dalej wyjeżdża, ponieważ dochodzą sygnały, że Polska dalej eksportuje węgiel. Chcemy pytać o moce przerobowe polskich kopalń. Też pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje, że polskie kopalnie zwiększą wydobycie. No, chcemy się dowiedzieć, jak, kiedy. Na razie słyszymy, że plotki, że to wydobycie może spadać, ponieważ słyszymy, że jakieś ściany wydobywcze mają przestoje i tego węgla nie dostarczają, jak chociażby do elektrowni Jaworzno nowego bloku energetycznego. Kopalnia 4,5 km oddalona od tego bloku, który niedawno uległ popsuciu, nie dostarcza węgla do tego bloku i sprowadzany jest z Indonezji. Jakiej jakości, to mniej więcej wiemy. Więc szukamy tego węgla, dalej pytamy, gdzie są magiczne statki, ponieważ one gdzieś płyną, na GPS-ach one pewnie są do zlokalizowania, jeżeli są, o jakiej masie, jakiej jakości, kiedy wpłyną, które porty, kiedy będzie to przeładowane i kiedy ten węgiel trafi do odbiorców, do mieszkańców, do małych kotłowni, do piekarni, do zakładów pracy. Szanowni państwo, prosta sprawa. Jestem zarządzającym kryzysem. Jeśli jestem zarządzającym kryzysem, to codziennie na moim biurku powinny wylądować podstawowe informacje. Informacje o tym, jakie jest zaopatrzenie węgiel w tej chwili w ciepłowniach, jakie jest na składach opałowych, jakie jest chociażby też w elektrowniach. Tymczasem zdumieni jesteśmy tym, że takie proste pytanie
w Ministerstwie Klimatu nie znajduje odpowiedzi. Ja mówię, no to proszę bardzo, jeśli pan dyrektor nie jest świadom, ile to wynosi, to proszę podejść do tego, kto zarządza tymi informacjami, kto je zbiera, kto je agreguje i proszę nam przynieść to w tej chwili. Dzisiaj jaki komunikat dostała pani minister Moskwa? Szanowni Państwo, no przerażające jest to, że na tak podstawowe pytanie nie uzyskujemy odpowiedzi. Powiedziano nam, że no przygotujcie jeszcze raz to pytanie, no to my Wam na piśmie odpowiemy. No ale tak się nie zarządza kryzysem. Szanowni Państwo, to minister Tchórzewski na konferencji, nie na konferencji, tylko na posiedzeniu komisji, podkomisji do spraw energetyki zarzucał rządzącym, że nie ma tak naprawdę pana w energetyce. I to dzisiejsza nasza kontrola to potwierdza. Jest zespół, którym kieruje premier, a dowiedzieliśmy się, że często kieruje z samochodu właśnie, zdalnie. Jest pani minister Moskwa, ale na przykład na pytanie, kto jest ważniejszy w podejmowaniu decyzji, czy pan wicepremier Sasin w sprawach energetyki, czy pani minister Moskwa, nie uzyskujemy odpowiedzi. No teoretycznie powinniśmy wiedzieć. Za ten kryzys i opanowanie tego kryzysu odpowiada ten a ten minister konkretnie. I on ma władztwo i nad wicepremierem, i nad, albo to jest wicepremier, albo to jest premier kategorycznie, ale on siada i pracuje nad tym. A jeśli nie wiemy, kto z, czy premier, czy wicepremier i tak dalej, to powinien być jakiś dyrektor, konkretny dyrektor z imienia i nazwiska, który przygotuje, agreguje te wszystkie dane, składa na biurku osób, które muszą podejmować decyzje. Też takiej informacji nie uzyskaliśmy. Tak więc wydaje się, że brak tutaj zarządzającego jest od wielu lat, zresztą od 7 lat tak naprawdę nie wiemy, kto rządzi energetyką, bowiem tu są cały czas strefy wpływów i te strefy wpływów niszczą decyzyjność. W tym rządzie nie ma decyzyjności. Do ARP-u idziemy też, żeby zapytać o przemysł polski. No bo, szanowni Państwo, no, coś trzeba zrobić z energochłonnymi, coś trzeba zrobić z przedsiębiorstwami energetycznymi, z przedsiębiorstwami, małymi, średnimi przedsiębiorstwami. A tutaj też nie uzyskujemy odpowiedzi. Podobno jest przygotowywana jakaś ustawa. Ta ustawa będzie skutkowała dla polskiego przemysłu, dla małych i średnich i dużych energochłonnych. Ale ona też powstaje w jakichś dziwnych bólach. I chcemy z ARP-u dowiedzieć się, czy oni uczestniczą w procesie decyzyjnym i czy też agregują o stosowne dane, na podstawie których rząd może podjąć odpowiedzialną decyzję. Dziękuję bardzo. Ale to panów posłów jak tam właściwie potraktowano? Bo to jest tak, że z wami nie chciano rozmawiać, czy ktoś coś wiedział, ale nie powiedział, kiedy pytaliście po prostu, gdzie jest węgiel. Spotkali się z nami dyrektorzy departamentów, dyrektor gabinetu ministra i podano nam część danych dotyczących, ile węgla zakontraktowano, ale ciągle nie wiadomo, kiedy będzie reszta i kiedy ten węgiel będzie i czy będzie dostępny. To jest ten problem, o którym mówił pan poseł Nowak, że część informacji jest w Ministerstwie Infrastruktury, część w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a część w Ministerstwie Klimatu. Tak naprawdę nie wiadomo, kto koordynuje ten kryzys. Czy ktoś tym kryzysem zarządza, czy jak zwykle uważają, że jakoś to będzie. Że się to samo jakoś rozwiąże, bo firmy dadzą radę, a ludzie będą palić nie wiadomo czym, jak mówił Kaczyński. Więc problem polega na tym, że nie ma jednolitego ośrodka, który by tym kryzysem węglowym zarządzał. Ale także nie ma komunikacji sprawnej, no bo szanowni Państwo, ja powiedziałem panu dyrektorowi, no i pan powie, że my atakujemy Ministerstwo Klimatu, ale przecież to dziennikarze nas za chwilę zadadzą nam proste pytanie. Ile jest węgla w ciepłowniach, ile jest węgla w elektrowniach, ile jest węgla na składach opałowych, bo to my powinniśmy tak naprawdę się teraz dowiedzieć tego. Proste pytanie. Jak dziennikarze nam zadadzą takie pytanie, to po wyjściu z ministerstwa, która ma zarządzać tym kryzysem, nie znamy tej odpowiedzi.
Na zadane pytanie, gdzie są statki w tej chwili, które płyną z węglem, no usłyszeliśmy odpowiedź, że musi wyjść, gdzieś zadzwonić do spółek, zapytać do jednej, do drugiej. Po prostu w ministerstwie tej informacji nie ma. Mówi się, że statki płyną, ale minister nie wie, gdzie są te statki, które to statki, bo żeby to powiedzieć, musi gdzieś dzwonić, że to jakieś spółki prawdopodobnie wiedzą, no ale to muszą najpierw zadzwonić. Teraz tak samo średnia cena, po których kupuje się węgiel za granicą. No, to podobno jest tajemnica handlowa spółek, tak? Ale premier mówi, że, czy pani minister Moskwa, że nie będzie większa niż 2100 zł. No dobrze, to teraz musimy wiedzieć, że skąd powstała kwota 2100? Na skutek tego, że kupowana jest w takiej cenie i to jest wystarczające, czy też my jako wszyscy podatnicy się na to zrzucamy? Jest ustawa zrobiona, która w tej chwili jest procedowana w Senacie, o 21 miliardów zabezpieczeń właśnie na tego typu działania dla spółek Skarbu Państwa w zakresie zarządzania tym kryzysem węglowym. Ale te 21 miliardów, to co, ono jest z sufitu, z kapelusza, ono będzie w razie czego refundowane przez Skarb Państwa. No ale nie ma podstawowych danych zagregowanych, które moglibyśmy zobaczyć. A te informacje ze strony premiera, że wszystko będzie dobrze, o ile tylko Polacy będą zamawiali węgiel z dostawą na grudzień i styczeń, panowie czują się uspokojeni? Niestety nie. To pokazuje, że tak naprawdę premier dzisiaj dalej nie wie, kiedy ten węgiel będzie i czy w ogóle będzie. Próbuje jak zwykle premier Morawiecki kupić trochę czasu. Przypomnę, że w kwietniu chyba, czy wiosną premier mówił o tym, że nie ma co kupować węgla po 1700, bo będzie po 990. Teraz jest około 3000 i premier mówi, no dobra, dalej nie kupujcie, może zamówicie za kilka miesięcy. No, za kilka miesięcy ludzie mogą już marznąć, bo sezon grzewczy rozpocznie się w październiku. Premier dał winny poważnemu zaniechaniu, czyli nie zabezpieczył węgla na zimę w Polsce i teraz mówi, no to będziecie kupować w zimie. No to co, w kwietniu mają ludzie kupować ten węgiel? No to jest absurd. No niech sobie sam premier kupuje w kwietniu, ludzie potrzebują teraz. Premier mówił w czerwcu, ludzie nie kupujcie, będzie po 996 zł i tego węgla wystarczy. Jak się spotykałem na targowiskach z ludźmi, to zadawali, panie pośle, mamy kupować ten węgiel, czy nie mamy kupować tego węgla? Na składach opałowych jest po 2500, 2800, no ale premier mówił, że będzie po 966 zł, to my nie będziemy go kupować. No i w efekcie końcowym ludzie nie kupowali tego węgla. Na składach, składy mają też własne, duże składy, mają własne źródła zaopatrzenia. Przestali zamawiać ten węgiel z zagranicy i on przestał przychodzić. Teraz wyprzedają ten węgiel, który w czerwcu mogli sprzedać, ale zarazem mają przerwany łańcuch dostaw. I w tym momencie premier poprzez swoje puste obietnice tak naprawdę zwielokrotnił ten kryzys. Dziękujemy bardzo.